4 maja przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji swoje święto obchodzą dziś strażacy w całym kraju. Z powodu pandemii w tym roku nie odbędą się uroczystości centralne. Państwowe i ochotnicze jednostki Straży Pożarnej w Polsce liczą obecnie ponad 700 tysięcy strażaków. To liczna grupa, której należą się wyrazy uznania, podkreślali rządzący, składając strażakom życzenia z okazji ich święta. Minister Mariusz Kamiński podziękował funkcjonariuszom i ochotnikom za ich codzienną służbę i odwagę do niesienia pomocy. Drodzy strażacy, wykonujecie trudną i odpowiedzialną służbę, narażając dla bezpieczeństwa Polaków własne zdrowie, a niekiedy życie. Zasługujecie na to, aby państwo zapewniło wam godne warunki do realizacji waszej misji. Wszystkim strażakom, zarówno z jednostek zawodowych, jak i ochotniczych, życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Czytamy w liście szefa MSWiA do strażaków. Swoje uznanie wyraziła też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ta determinacja, siła charakteru i hart ducha budzą nie tylko ogromne społeczne zaufanie, lecz także szacunek, na jaki ci, którzy często z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują innych, w pełni zasługują. Tym bardziej, że na pomoc strażaków możemy liczyć nie tylko w obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, ale również wielu innych zagrożeń. Zgodnie z tradycją, jak co roku, także dziś w Bazylice Katedralnej Świętego Floriana Męczennika w Warszawie o godzinie 8 sprawowana była uroczysta msza święta w intencji strażaków. W Eucharystii wzięli udział m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. O godzinie 12 szef MSWiA oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej złożą wieńce przy grobie nieznanego żołnierza na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Ze względów epidemicznych zrezygnowano jednak z obchodów centralnych. W tym roku będą miały one charakter wewnętrzny w poszczególnych jednostkach PSP.